No to jadę na patrol. Uwielbiam patrolować okolice. Wydaje mi się, że wszystko jest chyba w porządku. Jakby coś było nie tak, to oczywiście Ryder, no i reszta moich przyjaciół od razu by się o tym dowiedzieli. Oj, wydaje mi się, że wyjeżdżam już z miasta i kieruję się w stronę lasu. O tak, zdecydowanie jestem już w lesie. Chyba nie powinienem tak daleko odjeżdżać. Stanę tutaj i posłucham, czy nikt nie woła pomocy oraz czy coś złego się nie dzieje. Pomocy! Pomocy! Ratunku! Niech ktoś nam pomoże! Stała się straszna rzecz! Pomocy! Pomocy! Mamo, myślisz, że ktoś nas usłyszy w tym lesie i zdoła nam pomóc uratować moją siostrę? Kochanie, spokojnie. Na pewno ktoś nas usłyszy. Może jakiś leśniczy albo policjant? Czasami na pewno jeżdżą tutaj na patrole. Pomocy! Pomocy! Ratunku! Czy mi się zdawało? Czy ktoś wołał o pomoc? O tak, na pewno ktoś potrzebuje pomocy. Ale co ja mam teraz zrobić? Jechać na pomoc, czy wrócić do bazy i powiadomić resztę psiaków? Nie, nie, jestem za daleko. No to ruszam w głąb lasu na pomoc. No i chyba jestem na miejscu. Czy to tutaj ktoś wołał pomocy? Słyszałem, że ktoś woła pomocy. I to się dzieje tutaj, u mnie w lesie. O tak, a ten las to jest mój teren. Śpieszę na pomoc. Nikt tak jak ja nie zna tego lasu. Witam, jestem Ryder i z wielką ochotą pani pomogę. Tylko spokojnie, bez nerwów, niech pani powie, o co chodzi. Jestem psem ratowniczym, policyjnym i na pewno dam radę. Oj, kochany, wiem, znam cię. Jesteś wspaniałym psem z psiego patrolu. Stała się straszna rzecz, bo na nasz namiot spadło wielkie drzewo. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale najgorsze jest to, że w środku jest moja córka. Pip-pip, pip-pip, nadjeżdża pomoc. Uwaga, z drogi, jadę z pomocą. Już jestem, droga pani. Widzi pani, jaki ja jestem szybki? Co się dzieje? Proszę szybko mi powiedzieć. Ja to się znam tutaj na tych leśnych sprawach. Hej, psiaku, a ty to kto? Co tu tutaj robisz? W ogóle cię nie znam. Chyba jesteś jakiś nowy w okolicy. O, cześć, jestem tracker. Tak, od niedawna tutaj mieszkam, w tym lesie. No i go patroluję i zajmuję się z leśnymi zwierzętami, no i ogólnie ludźmi, którzy przybywają tutaj na biwaki. No to świetnie, stary. Wiesz co, zaraz sobie pogadamy, ale teraz jest pewien problem. No bo tutaj, na tym biwaku, stała się straszna rzecz. Chodź, to ci pokażę. Spójrz, wielkie drzewo obaliło się na ten namiot. A co najgorsze, tam w środku ktoś jest. Córka tej pani, która zabrała dzieci na obóz. Musimy jak najszybciej odsunąć to drzewo i uwolnić dziewczynkę. Wiecie co, kochane psiaki? Szybko ratujcie moją córkę. Ona na pewno się boi. Bidulka nie może wyjść. A poza tym tam w środku chyba są jakieś jeszcze zwierzaki. Bez problemu, zaraz uratujemy pani córkę. No i oczywiście te małe, biedne, wystraszone zwierzaki. No to co, tracker? Spróbujemy odsunąć to wielkie drzewo, a jak już będzie zdjęte z namiotu, no to przepchamy je naszym samochodem. Dobry plan, no jak myślisz? Świetny, no idealnie. Wow, ty to jesteś super psiak. No to odsuwamy to drzewo. Powoli, żeby ściągnąć je z namiotu. No i teraz moja kolej. Troszeczkę je tutaj odsuniemy. I zaraz wsiądę na moje auto i dokończę robotę. Uwaga, nadjeżdżam. Odsuńcie się. Musimy zabrać stąd to drzewo. Okej, no i zrobione. Córeczko, kochani, no wychodź. Super psiaki nam pomogły. Wychodź, bidulko, bo na pewno strasznie się boisz. Mam nadzieję, że nic się nie stało tej dziewczynce. No i oczywiście, że jest cała i zdrowa. Mamusiu, spokojnie, spójrz.
Nie byłam tam sama, były ze mną dwa śliczne szopy. No i wiesz, troszeczkę się bałam na początku, ale później usłyszałam, że nadeszła pomoc, no i się uspokoiłam. O, moje kochane dziecko, oj, chyba ten biwak to był zły pomysł. O nie, mogliśmy pojechać gdzieś indziej na wakacje. Proszę pani, niech pani tak nie mówi. Biwaki to jest super sprawa, ale następnym razem, zanim pani rozbije namiot i pani dzieci, niech przyjdą do mnie i się zapytają, gdzie mogą to zrobić. Bo wie pani, rozbiliście się pod takim wielkim drzewem, no i dlatego było to całe nieszczęście. Tak, drzewo było spróchniałe i obaliło się na wasz namiot. Dobrze, że to wszystko tak się skończyło i że pani córeczka jest cała i zdrowa. Dzieci moje kochane, na pewno jesteście głodne. Teraz spokojnie możemy się ogrzać przy ognisku, no i zrobić sobie kolację. Tutaj macie kiełbaski na patyku. Zróbcie je sobie przy tym ogniu. Ojejku, to był straszny dzień, naprawdę. Mamusiu, nie przejmuj się, wszystko dobrze się skończyło. Teraz spokojnie przenocujemy tutaj, a rano wrócimy do domu. Ty stary, ale to była akcja. No powiem ci, że pierwszy raz byłem tak głęboko w lesie. No i dobrze, że cię spotkałem, bo sam to bym na pewno nie dał rady. No nie ma sprawy, ja też się cieszę, że razem wykonaliśmy tę akcję. No i oczywiście cieszę się, że cię poznałem. Wiesz, jestem pierwszym psiakiem, którego tutaj poznałem. Wiesz co, bo ja to należę do takiej ekipy Psi Patrol. Mamy tam swojego takiego przyjaciela, rajdera, no i wszyscy razem jeździmy na akcję. Jest nas spora gromadka i myślę, że jakby rajder cię poznał, to z wielką ochotą włączyłby ciebie do naszej ekipy. No co ty, ale fajnie. Wiesz co, to może pojedziemy teraz do niego i pokażesz mi resztę tych psiaków, opowiecie mi, na jakie akcje jeździcie, no i w ogóle bliżej się poznamy. No jasne, wsiadajmy do aut i ruszajmy, a rodzinka z dziećmi niech sobie odpocznie na biwaku. Kochani, a wy znacie tego oto nowego psiaka z filmu Psi Patrol? Bo ja wam powiem szczerze, że dopiero niedawno go poznałam. I wiecie co, z wielką ochotą zrobię dla was jeszcze więcej bajeczek o tych szalonych psiakach. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pa!